woda, można powiedzieć temat rzeka. Od zarania dziejów jest obiektem fascynacji. Cytując Telesa z Miletu, wszystko jest z wody i z wody się składa. Chociaż od czasów starożytnych życie ludzkie się zmieniło diametralnie, żywioł wody nadal jest kluczowy dla wszelkiego istnienia. Priorytetowym wyznacznikiem rozwoju gospodarki ściekowej w Polsce w najbliższych latach jest bezwzględna kontynuacja realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Podstawowym instrumentem wdrażania postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych stanowi Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w traktacie akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowano, że zapisy tej dyrektywy wprowadzone zostaną w naszym kraju do końca 2015 roku. Dlatego też, by zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób, by wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jego celem jest ograniczenie ścieków przez realizację ujętych w nim inwestycji, a w konsekwencji ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów. Program ten to strategia wyposażania aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków komunalnych do 2015 roku. Koordynuje on działania gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych pod względem realizacji infrastruktury sanitacji, do której należą budowa, modernizacja i lub rozbudowa oczyszczalni komunalnych oraz budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji. Instrumentami ekonomicznymi i finansowymi stymulującymi realizację programu zapewnienia usług w zakresie zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków są środki pomocowe Unii Europejskiej oraz pożyczki i dotacje funduszy ekologicznych. Narzędziem do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W czasach obecnych funkcjonowanie miast i wsi nie jest możliwe bez sprawnej gospodarki wodno-ściekowej. Gałąź gospodarki komunalnej zajmującej się zaopatrzeniem w wodę pitną i odprowadzaniem ścieków to jedna z najważniejszych dziedzin funkcjonowania miast. Dzięki staraniom władz gminy Krzeszowice i spółki Wodociągi Kanalizacja Krzeszowice zostały pozyskane znaczne środki finansowe z funduszy europejskich na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice. Z otrzymanych środków z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko od 2010 roku realizowany jest projekt pod nazwą Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice do Rzeży Rudawy. W ostatnich kilku latach zrealizowaliśmy na terenie naszej gminy szereg ważnych inwestycji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że większość z nich była wsparta środkami zewnętrznymi, głównie unijnymi. Wybudowaliśmy przedszkola, place zabaw, boiska szkolne, drogi i chodniki. W ten sposób poprawiliśmy znacząco przestrzeń publiczną, w której żyjemy. Nasz samorząd kładzie szczególny nacisk na działania środowiskowe. Utylizacja azbestu, kolektory słoneczne, termomodernizacja budynków komunalnych to działania, które w sposób znakomity poprawiają warunki, w których żyjemy. Jednak najważniejszym z zadań to budowa kanalizacji. Mamy nadzieję, że po wybudowaniu całego systemu będzie nie tylko uszczelniony cały system kanalizacyjny, ale również poprawią się warunki zdrowotne i środowiskowe, w których żyjemy. Zakres projektu obejmuje modernizację centralnej oczyszczalni ścieków oraz budowę około 200 km sieci kanalizacji sanitarnej. Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach została zakończona i oddana do użytkowania we wrześniu 2012 roku. Natomiast prace związane z budową kanalizacji są bliskie ukończenia. Celami projektu jest wyposażenie gminy Krzeszowice w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, budowę systemu kanalizacyjnego na obszarze objętym projektem, spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w którym ujęto zakres inwestycji. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 162 miliony złotych brutto, z czego do 85% wydatków kwalifikowanych pokrywa Fundusz Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Stanowi to kwotę ponad 98 milionów złotych. Należy zaznaczyć, że beneficjent wspomaga się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i przekazanymi środkami z gminy Krzeszowice na wkład własnej inwestycji. W ramach projektu realizowane są następujące kontrakty na roboty budowlane. Kontrakt pierwszy. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nawojowa Góra, Paczułtowice, Krzeszowice, osiedle Żbik. Prace budowlane w ramach tego kontraktu podzielone zostały na zadania. Kontrakt 1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Nawojowa Góra, etap trzeci. Kontrakt 1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Paczułtowice. Kontrakt 1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na osiedlu Żbik w Krzeszowicach. Długość sieci kanalizacji, która została wykonana na wrzesień 2013 roku, to prawie 19 km. Kontrakt drugi. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Filipowice, Wola Filipowska, Minkinia. Obecnie roboty budowlane związane z budową kanalizacji zostały zakończone. Trwają prace porządkowe. Kontrakt trzeci. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszowice, ulica Minkińska, Minkinia, Ostrężnica, Nowa Góra, Łany. Aktualnie wykonawca zrealizował ponad 40 km sieci kanalizacyjnej. Kontrakt czwarty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerna, Czadkowice, Nowa Góra. Długość sieci kanalizacji, która została wykonana przez wykonawcę na wrzesień 2013 roku, to ponad 36 km. Firma nasza, Bafro Spółka Akcyjna, realizuje w chwili obecnej dla inwestora wodociągi i kanalizacja z Krzeszowic dwie roboty kontraktowe. Pierwsze roboty na kontrakcie oznaczonym numer 3 realizowane są dla miejscowości Krzeszowice, ulica Miękińska, Miękinia, Nowa Góra, Łany oraz Ostrężnica. Natomiast kontrakt numer 4 realizowany jest dla miejscowości Czadkowice Górne i Dolne, Czerna oraz Nowa Góra. Na kontrakcie numer 3 roboty są zaawansowane w 95%, natomiast na kontrakcie numer 4 zaawansowanie robót wynosi około 92%. W chwili realizacji, w czasie realizacji napotkaliśmy różne problemy. Największym problemem było uzyskanie zgód właścicieli na wejście w teren z robotami. Również korekty trasy kanalizacji. Korekta tras kanalizacji wzięła się stąd, ponieważ projekt został sporządzony jakiś czas temu. W związku z tym pojawiły się nowe sytuacje na mapach, z którymi trzeba po prostu sobie radzić na bieżąco. Dużym problemem jest uciążliwość dla mieszkańców z tego tytułu, że trasa kanalizacji przebiega w zdecydowanej większości w drogach gminnych, w drogach powiatowych. Z tego tytułu mieszkańcy napotykają różne trudności w ruchu pieszym i w komunikacji. Pomimo licznych trudności, jakie napotykamy, postaramy się zrealizować kontrakt w terminie, czyli do 30 listopada. Kontrakt numer 5. Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach. W zakres kontraktu numer 5 wchodziły rozbudowa ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowa części biologicznej oczyszczalni oraz budowa urządzeń do beztlenowej, mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu. Kontrakt 5 polegał na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 7000 m3 na dobę. Zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków osiągnęła przepustowość hydrauliczną 11000 m3 na dobę. Zakończone zadanie, jedno z najważniejszych w ramach projektu, niesie za sobą niebagatelne korzyści dla mieszkańców miasta i gminy Krzeszowice. Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku. Celem tej modernizacji było przede wszystkim polepszenie jakości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika, a także zwiększenie przepustowości oczyszczalni. Wcześniejsza oczyszczalnia miała przepustowość maksymalną 7000 m3 na dobę. W chwili obecnej może przyjąć 11000 m3 na dobę.
Zasadniczym problemem w tym wszystkim było to, że oczyszczalnia musiała być przygotowana na przyjęcie ścieków z nowo budowanych kanalizacji, czyli od około 11 tysięcy mieszkańców naszej gminy, gdzie ta kanalizacja realizowana jest na pozostałych kontraktach. W tej chwili oczyszczalnia ścieków jest gotowa na przyjęcie tych ścieków z tych nowo budowanych kanalizacji. Pracujemy na dwóch reaktorach biologicznych, z których spośród trzech reaktorów, ze względu na to, że w tej chwili obciążenie oczyszczalni jest jeszcze sprzed modernizacji i na dzień dzisiejszy czekamy, aż pozostałe kontrakty zostaną zrealizowane. Wtedy ilość ścieków zdecydowanie się zwiększy, uruchomiony zostanie trzeci reaktor. W tej chwili jesteśmy przygotowani na to. Oczyszczalnia bardzo dobrze funkcjonuje, jakość ścieków jest bardzo dobra. Oprócz modernizacji ciągu technologicznego oczyszczania ścieków dokonano również modernizacji ciągu przeróbki osadów z wykorzystaniem biogazu na cele energetyczne oczyszczalni ścieków. Również w trakcie modernizacji dokonano makroniwelacji terenu, utworzono nowe drogi, chodniki, obsadzono teren zielenią, w związku z tym teren w tej chwili jest bardzo ładny i przyjazny dla oka. Po zakończeniu projektu funkcjonować będzie nowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków, spełniając przy tym wszelkie normy narzucone przez Unię Europejską. Dzięki temu gmina Krzeszowice wykona kolejny krok do osiągnięcia standardów obowiązujących w zachodnich państwach członkowskich z zakresu infrastruktury. Do tej pory udało się zrealizować około 90% całości zakresu. Z powodu trudności związanych z uzyskaniem pozwoleń na wejście w teren właścicieli nieruchomości zostaliśmy zmuszeni przedłużyć termin wykonania prac o 6 miesięcy, to znaczy do końca listopada 2013 roku. Należy podkreślić, że wszystkim powinno zależeć, aby ta inwestycja została zrealizowana w całości, a co za tym idzie, pomyślnie zakończona. Głównym celem projektu jest podłączenie jak największej liczby nieruchomości do istniejącej kanalizacji, funkcjonującej zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączyć swoją nieruchomość do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten nie dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji przydomowe oczyszczalnie ścieków wybudowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Żeby wyjść naprzeciw temu obowiązkowi, pomóc mieszkańcom w przyłączaniu się do tych nieruchomości, spółka zdecydowała się wprowadzić taki program, który umożliwi dofinansowanie podłączania się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w wysokości do 45%. No wydaje nam się, że jest to jednak dosyć duży plus na to, żeby zminimalizować te koszty, które wiemy, że są duże, jeżeli chodzi o budowę tych przyłączy. Musimy pamiętać, że sieć kanalizacyjna wszystkim nam poprawi komfort życia. Im więcej mieszkańców będzie się do niej przyłączać, tym te stawki będą także niższe, więc wszystkim nam się po prostu będzie to opłacało. Realizacja projektu ma także duże znaczenie dla miasta Krakowa. Teren gminy Krzeszowice stanowi zlewnia rzeki Rudawy, przepływającej w pobliżu Krzeszowic, przy której znajduje się zakład uzdatniania wody Rudawa. Dzięki istnieniu tego zakładu woda z rzeki po uzdatnieniu wykorzystywana jest do celów spożywczych. Należy pamiętać, że w wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb i niesprawnych systemów odbioru ścieków bytowo-gospodarczych na obszarze objętych przedsięwzięciem.